z nami wydawca książek. Proszę powiedzieć, jak to się stało, że zdecydowaliście się Państwo zająć wydaniem tej książki? Tak, tutaj okazało się, że ja dostałam najpierw pierwszą książkę, Życie Szczęśliwe, Katarzyny Błaszczyńskiej. I o ile my bardzo rzadko wydajemy literaturę kobiecą, to doszłam do wniosku, że to jest bardzo dobra literatura kobieca. I dlatego podjęłam decyzję o tym, żeby tę książkę pokazać dalej, pokazać ją ludziom. Ponieważ w Polsce funkcjonuje takie myślenie, że literatura kobieca nie jest literaturą ambitną, jest troszeczkę gorsza. Że tu to mamy romanse pewnie. Tak, tak, tak. No jest jakby ten nimb takiej literatury dla kucharek. To jest nieprawda, bo można napisać świetną literaturę kobiecą, która jest naprawdę mądra, która jest dowcipna, która jest inteligentna i która coś wnosi w nasze życie. I takie są właśnie książki Kasi Błaszczyńskiej. Życie Szczęśliwe, później Mężczyzna Idealny i Kobiecy Raj są moim zdaniem naprawdę jedną z lepszych propozycji literatury nie tylko dla kobiet, bo tak naprawdę one wcale nie są literaturą tylko dla kobiet. To jest literatura bardzo dobra, literatura obyczajowa, czyli taka literatura, której na polskim rynku wciąż brakuje. Dobrej, rzetelnej, świetnie napisanej prozy, napisanej przez kobietę. Więc po prostu wszyscy zakochaliśmy się w tych książkach, dlatego ona się ukazała w świecie książki. Ja się z tego bardzo cieszę. Rzeczywiście cieszy się wśród czytelników dużą popularnością, sprzedaje się naprawdę rewelacyjnie. Ja się bardzo cieszę, ponieważ książki się sprzedają bardzo dobrze. Jesteśmy zaskoczeni sprzedażą. Uważamy, że to jest naprawdę fantastyczne, bo jest taki moment w życiu wydawcy, który oczywiście, kiedy się człowiek zastanawia, czy dobrze zrobił, czy podjął dobrą decyzję, czy oczywiście naprawdę to jest ten moment, żeby tę książkę wydać. Cieszę się, że ta książka trafiła do swoich czytelników i widzę, że naprawdę czytelników się robi coraz więcej. No świadczą o tym po prostu nasze raporty, które dostajemy co tydzień. I ja uważam, że to jest fantastyczne. Bardzo się cieszę. Książki można dostać w waszej całej sieci na terenie całej Polski? Tak, one są dostępne wszędzie. One są dostępne w sieci księgarni Świata Książki. Oczywiście też są dostępne w innych księgarniach. Natomiast my absolutnie zapraszamy do naszych księgarni Świata Książki. Myślę, że będą miały też dobrą ekspozycję, będą widoczne. A jeżeli gdzieś nie będą widoczne, to proszę nam dać znać, to będziemy interweniować. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.